Adam Waduzyra dla niedobytu, gdybyś szagający z numerem 5, Mateusz Rocławski. Ostatnia czwarta na ostatnim minutach, to kolejka się przesunęła. Oni się zbiegli, jedna za koniec jest 30 na górę. Sędzia, ty kurio! Dobra, spokój, ale nie wiem, za koniec 30 metrów. Co ty kurwa?
Ja pierdolę, to jest.
Tam tu było to, by może wziąć. To jak kierowca przyjdzie, to znaczy, on tam to przyjdzie, dobra? Czerwoną kartką ukarany został kierownik, który żywej gości pan Lorenz. Nie możliwe, że tego nie było! Nic nie było!
Zespole gospodarzy nastąpiła. Zmiana boisko opuścił zespół Remusko Mateusz Sporek, któremu dziękujemy za występ w dzisiejszym spotkaniu. A drugi zespół, dziewiętszy Mateusz Rozmarowski. Nie, okulary zostały już kurwa liniowe! Jeszcze jedna zmiana w zespole. Gości boisko opuścił grający z numerem 10 Szymon Krawczyński, a do gry z numerem 21 Szymon Strzelczyk. I mamy
zmiana w zespole gospodarzy. Boisko opuszcza grający z numerem 21 Kasper Skarbiński, któremu dziękujemy za grę i występ w dzisiejszym spotkaniu. A do gry z numerem 16 przybył Łukasz Iskrzyński. Jest ta piąta drugiej połowy. Oh,
Nastąpiły dwie zmiany. Miejsce grającego z numerem 22 w bramce Tobiasza Nowickiego, drugi z jeden kontrzelian Perzyński. I druga zmiana w miejsce grającego z numerem 15 Kacpra Kajdana, drugi z numerem 25 Szałże. W miejsce Mikołaja Dobrzykowskiego, grającego z numerem 19, któremu dziękujemy za grę w tym spotkaniu, do gry z numerem 14 przed Patryk Sien. Ale teraz co?
Dziękujemy za grę w dzisiejszym spotkaniu. A do gry z numerem 20 wszedł Brian Szymański. Jeszcze raz.
Ja
Nie, 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 nie
Yeah.